Szanowni Państwo Ministrowie, pierwsze słowa chciałabym bardzo podziękować Pani Minister Oldze Semeniuk, Panu Ministrowi Stanisławowi Szwedowi za bardzo sprawne przygotowanie ustawy o wsparciu tych przedsiębiorców, wsparciu tych firm, które w wyniku zdarzenia, które miały miejsce na Odrze, ucierpiały. Nam przede wszystkim zależy na tym, aby wsparcie było celowane adekwatnie do potrzeb. To jako rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy już pokazaliśmy w czasie pandemii, kiedy ratowaliśmy miejsca pracy, kiedy ratowaliśmy firmy, a ta interwencja państwa była skuteczna, czego dowodem jest dzisiejszy niski poziom bezrobocia. I tutaj w tej sytuacji, kiedy nasze dobra narodowe, bo rzeka Odra i przyroda jest naszym dobrem narodowym, musimy chronić, musimy wspierać, ale firmy funkcjonujące, korzystające właśnie z tych dóbr narodowych, które ucierpiały w wyniku zaistniałych zdarzeń, muszą otrzymać wsparcie. My nie czekamy, co się zadzieje, tylko przygotowujemy konkretne rozwiązania. Został przygotowany projekt ustawy, która wspiera tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli. Państwo ministrowie za chwilę ze szczegółami omówią. Co do zasady, chcemy przede wszystkim tą ustawę przeprocedować na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które będzie w przyszłym tygodniu, ale zakładamy też rozporządzenie. Ustawa będzie dawała delegację do rozporządzenia, abyśmy mogli też elastycznie wspierać firmy lub zmieniać te firmy, które będą potrzebowały dofinansowania i żeby procedura, ta ścieżka legislacyjna była krótsza, aby gdyż rozporządzenie Rady Ministrów szybciej można przeprocedować. Co do zasady, Szanowni Państwo, przewidujemy wsparcie dla tych podmiotów dedykowanych, które przy Odrze prowadziły swoją działalność gospodarczą na terenie na tę chwilę 34 powiatów. Przede wszystkim, aby ubiegać się o to dofinansowanie, o to wsparcie, będzie musiał być wykazany spadek przychodów o 50% w tym miesiącu, w którym to zdarzenie miało miejsce, do miesięcy poprzedzających, czyli jeżeli mówimy o sierpniu, to albo czerwiec, lipiec, albo do roku poprzedniego, czyli sierpień do sierpnia roku 2021. Tak jak wprowadzaliśmy tarcze antykryzysowe w czasie pandemii, tak jak były tarcze branżowe procedowane. Przede wszystkim musi być szybka, krótka ścieżka składania wniosków i obsługi tych wniosków. Operatorem będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tam drogą elektroniczną będą składane wnioski. Oczywiście będzie na oświadczenia, ale będzie stosowna weryfikacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wymiana informacji z KAS-em, aby przede wszystkim wiarygodnie były te świadczenia wypłacane. Szanowni Państwo, więc jesteśmy gotowi. Ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. Idziemy z tą ustawą do Sejmu. Jesteśmy też po spotkaniach z przedsiębiorcami i przede wszystkim zależy nam, aby to wsparcie było jak najszybciej wypłacone i aby przede wszystkim przedsiębiorcy i osoby, które są tam zatrudnione, jak najmniej ucierpiały. Jest to ponad 10 tysięcy podmiotów z naszych szacunków pokazuje i ponad 68 tysięcy osób, które pracuje. Natomiast nie wszyscy mogli mieć spadek przychodów, bo to jest gwarantem uzyskania świadczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu wiceministra Stanisława Szweda. Panie minister, szanowni państwo, tak jak pani minister już przedstawiła, głównym naszym celem było wsparcie pracowników, którzy są zatrudnieni, bądź też tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenach przyległych do rzeki Odry. Tak już tutaj powiedzieliśmy, 34 powiaty, czyli wszystkie te firmy, które działają w pobliżu rzeki, mogą starać się o pomoc. I tutaj oparliśmy się nad już przy takim świadczeniu postojowym, który był już przy COVID-zie, czyli świadczenie jednorazowe, które byłoby za miesiąc sierpień w
postaci najniższego wynagrodzenia, czyli kwota 3010 zł, od którego nie będzie odprowadzany podatek, nie będzie odprowadzana składka zdrowotna. Jest też to świadczenie wolne od egzekucji, także czyste świadczenie, którą będą się mogli starać zarówno przedsiębiorcy, jak i również ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Warunkiem oczywiście jest spadek przychodów w stosunku do poprzedniego miesiąca, czy poprzednich miesięcy lub miesiąca sierpnia z ubiegłego roku. Szacujemy, że ponad 62 tysiące pracowników i osób, które prowadzą działalność gospodarczą, skorzysta z tego rozwiązania i myślę, że to najważniejsze zadanie, które chcieliśmy dokonać, to aby mocno wyznaczyć te branże, te firmy, które ponosiły największe straty, czyli zarówno branża hotelarska, gastronomiczna, wszystkie te działania, które są bezpośrednio związane z rzeką Odrą. Myślę, że o tym też pani minister Semeniuk powie, jak przyjmowaliśmy poszczególne kody. I co jest też bardzo ważne, że w ustawie wprowadziliśmy te rozwiązania szczegółowe, że zarówno liczbę powiatów, jak i PKD, czyli te branże, które będą objęte wsparciem do rozporządzeń, bo w rozporządzeniu zawsze będzie możliwość jeszcze jakiejś czy to nowelizacji, na co też dzisiaj zwracali przedsiębiorcy, że może zaistnieć taka sytuacja, że w następnym miesiącu się okaże, że któraś z firm ponosi jeszcze takie straty, to wtedy będziemy się zastanawiać, czy też takim firmom nie trzeba będzie jeszcze pomóc i po to jest właśnie to rozporządzenie, czyli sytuacja będzie też na bieżąco analizowana. Na dzisiaj 23 podmioty, które są według PKD branże, będą objęte tymi rozwiązaniami i też możemy powiedzieć, że w najbliższych kilku dniach ten projekt będzie przeprocedowany w Sejmie. Senat, mamy nadzieję, że Senat szybko pochyli się nad tą ustawą, podpis prezydenta i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał, tak jak wypłacał świadczenie postojowe. Co ważne, środki przeznaczamy na te działania z Funduszu Pracy, bo to są środki dedykowane na wsparcie, na ochronę miejsc pracy i na wsparcie dla pracowników. Dziękuję bardzo. Proszę zabranie głosu panią Olgę Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Szanowna pani minister, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, przede wszystkim drodzy przedsiębiorcy, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za ubiegłotygodniowe piątkowe spotkanie z przedsiębiorcami. Udało nam się w ciągu kilku dni przygotować projekt ustawy dzięki właśnie między innymi przedsiębiorcom, którzy bardzo sprawiedliwie potraktowali obecną sytuację i sami wystosowali prośbę o to, aby tym podstawowym kryterium, które będzie dopasowane do projektu ustawy, były spadki przychodów o co najmniej 50%. Wpłynęły do nas również w ubiegłym tygodniu kody PKD od przedsiębiorców, które przeanalizowaliśmy. Przeważająca część tych kodów PKD została uwzględniona w naszych wyliczeniach. Mówimy dzisiaj o 23 kodach PKD. Warto zwrócić uwagę, że w dniu wczorajszym jeszcze ze strony przedsiębiorców wpłynęła do nas prośba o dodatkowe 4 kody PKD związane głównie ze sprzedażą ryb. I tutaj te kody również znalazły się. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, to są 23 kody PKD, które mamy nadzieję, że dotrą do 10 tysięcy przedsiębiorstw. Ta pomoc ma być celowana, czyli czym innym jest restauracja funkcjonująca w centrum Wrocławia, czym innym smażalnia ryb, która funkcjonuje właśnie na terenach nadodrzańskich. Stąd również tutaj kryterium związane z lokalizacją i regionalizacją. To tak naprawdę ten projekt rozporządzenia i sama ustawa to jest tak naprawdę pierwsze otwarcie do obecnej sytuacji, bo należy zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcy oprócz samego takiego wsparcia finansowego i powołania takiej szybkiej formy wsparcia finansowego zwracali również uwagę na ekosystem, na czystość i jakość powietrza, wód i tak naprawdę przygotowanie teraz przed nami również takiej we współpracy z Ministerstwem Klimatu, Środowiska, we współpracy z różnymi branżami prawdopodobnie nowych działań, które będą związane z unikaniem tego typu sytuacji, jaka ma miejsce dzisiaj nad Odrą. Ja jeszcze raz chciałam podziękować za współpracę z przedsiębiorcami. Dzisiaj również odbyliśmy w tym gronie spotkanie z firmami. Padały różnego rodzaju pytania, na które dzisiaj udało nam się odpowiedzieć absolutnie pozytywnie, więc mamy nadzieję, że ta forma pomocy i wsparcia będzie satysfakcjonująca dla wszystkich potrzebujących tego firm. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do pytań w temacie konferencji. Bardzo proszę, pierwsza redakcja. Dzień dobry, Karol Darmoros, Polskie Radio. Ja mam pytanie, czy jest jakiś górny limit tego wsparcia, o które może się ubiegać na przykład dana
firma, czy to jest liczone od pracownika, w jakim to jest, jak to po prostu wygląda. I druga kwestia, czy mówimy tylko o sierpniu, czy też to wsparcie będzie rozciągnięte na przykład na kolejne miesiące, bo wiemy, że na przykład, tak jak tu pani minister wspomniała o branży tej rybnej, no to tutaj wydaje się, że ten horyzont, kiedy te problemy będą występowały, jest nieco dłuższy. Dziękuję. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wsparcie, tak jak już tutaj Państwa informowaliśmy, to jest wsparcie na osobę, czyli 3010 zł, jeżeli są odprowadzane składki emerytalno-rentowe za daną osobę, czyli na dzień 31 lipca te składki muszą być odprowadzane, a więc nie ma tego limitu. Kryterium jest przychód, spadek przychodu. Jeżeli nastąpi spadek przychodu, zostanie on udokumentowany o 50% w porównaniu, tak jak mówiliśmy, albo do miesiąca poprzedniego albo rok do roku, to wtedy takie wsparcie jest, może być udzielane. Bardzo proszę, kolejna redakcja. A jeszcze drugie pytanie, Czy dłużej będzie mogła być przedłużona? Tak, przepraszam. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to dlatego też rozporządzenie. Tutaj dajemy sobie tą elastyczność. Właśnie tworząc przepisy prawa, muszą być one elastyczne. Wiadomo, że przeprocedowanie ustawy wymaga czasu, bo to jest i praca Sejmu, Senatu i podpis pana prezydenta. Dlatego też dajemy delegację ustaw do rozporządzenia. Jeżeli będzie potrzeba na przykład przedłużenia tej płatności, na przykład w określonym tylko PKD, to tak po głębokiej analizie taką decyzję będziemy podejmować. Dzień dobry, Roch Kowalski, RMF FM. Ja chciałem zapytać pani minister, dlaczego zdecydowano się na tę pomoc właśnie w formie pomostowego, bo ona pozwala na utrzymanie miejsc pracy, tak jak rozumiem, jednorazowo przez miesiąc. Natomiast ona nie rekompensuje w żaden sposób strat, które powstały na skutek tej katastrofy ekologicznej. Czyli było rozważane albo jest nadal rozważane rozwiązanie, no, które właśnie miałoby kompensować tę utratę przychodów, a nie utrzymanie miejsc pracy. Dzisiaj najważniejsze, i tutaj panie redaktorze powiem tak, że pierwsze zawsze jest utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie firm, bo przede wszystkim praca jest tą wartością bardzo szczególnie chronioną w Polsce. I dlatego z Funduszu Pracy, tak jak pan minister powiedział, będziemy finansować to wsparcie. Natomiast pan minister Gróbarczyk zapowiedział już pracę nad specustawą Ministerstwa Infrastruktury, które będzie wchodziło w tą sferę związaną poza bezpośrednim wsparciem pracowników. To jeszcze chciałem zapytać, państwo mówią 10 tysięcy przedsiębiorstw, tak jak rozumiem, jaka to jest skala pracowników i jaki to jest koszt z budżetu państwa, jaki szacunkowy oczywiście. Tak jak przedstawiliśmy, z tych PKD, które tutaj zostały przez nas uwzględnione, jest to ponad 10 tysięcy firm i ponad 68 tysięcy osób, ale to mówimy, jeżeli wszystkie te firmy miałyby ten spadek, natomiast i to budżet tego przedsięwzięcia jest wtedy ponad 206 milionów złotych, jakby 100% było wypłaconych dofinansowań. Wiadomo, że w zależności od sytuacji firmy może to się różnie kształtować, ale tak, takie mamy zabezpieczenie. To jest moje ostatnie pytanie, bo też część przedsiębiorców zgłasza, że ten limit, ten współczynnik 50% spadku przychodów rok do roku albo miesiąc do miesiąca, no, że to na tym etapie może być zbyt wygórowany limit. Czy jest pomysł, żeby ewentualnie obniżyć do 30, do 40, bo takie propozycje się pojawiają. Dziękuję. Panie redaktorze, kryterium spadku co najmniej o 50% to było kryterium, które padło od przedsiębiorców w piątek, więc tak jakby ja tutaj, to nie było coś, co strona rządowa narzuciła przedsiębiorcom, tylko zapytaliśmy się, jak oni to widzą, powiedzieli, że sprawiedliwie będzie, jeżeli to będzie 50%. No to wnioskuję, że firmy, które prowadzą własną działalność gospodarczą, wiedzą najlepiej, jakie te spadki mają, przy założeniu również, że padała argumentacja, że są też takie firmy na tych terenach, których spadki oscylują między 70 a 100%. Jacek Czarnecki, Radio Z. Ja chciałem tylko doprecyzować, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Pan minister Szwed powiedział, że pomocą będą objęte 62 tysiące osób, czyli rozumiem, że 62 tysiące pracowników bądź
pracodawców będzie mogło się ubiegać o pomoc w wysokości 3010 zł. Już to doprecyzowujemy. Pan minister mówił o pracownikach. Dokładnie, bo my rozszerzyliśmy po rozmowach z przedsiębiorcami, rozszerzyliśmy tę branżę dokładnie tych pracowników zatrudnionych. Jeżeli 100% firm by miało ten spadek przychodów o 50%, pracowników jest 68 tysięcy. Tak? Z tego PKD oczywiście musi być to przeważająca działalność. Firm jest ponad 10 tysięcy. Czyli teraz drugie pytanie. Dzisiaj pani poseł Anna Paluch w Sejmie powiedziała, że wszystkie te straty i że rząd teraz będzie musiał płacić odszkodowania, dlatego że pani marszałek województwa Polak wystosowała takiego tweeta, jakiego wystosowała, chodzi o tego tweeta Ortenci. Jak pani skomentuje to, co powiedziała pani posłanka Anna Paluch? Znaczy, nie znam wypowiedzi pani poseł, ale przede wszystkim myślę, że pani poseł skłania się ku temu, że przede wszystkim tam, gdzie zaistniała trudna sytuacja związana z tym, że jest uszczerbek spowodowany sytuacją na Odrze, takie dofinansowanie, tak jak działaliśmy w okresie COVID-u, kiedy wsparcie było potrzebne dla ratowania miejsc pracy, takie wsparcie było i takie jest też teraz proponowane. Przede wszystkim państwo polskie nie może czekać, nie może obserwować tylko, co się dzieje, tylko podejmować konkretne działania. I myślę, że trudno mi jest odnieść się do wypowiedzi, bo ja jej nie słyszałam. Natomiast na pewno naszą ideą jest wsparcie i zawsze pani poseł Anna Paluch jest za tym, aby wspierać ludzi, bo przede wszystkim działamy dla drugiego człowieka. Dziękuję. Proszę, kolejna redakcja. Magdalena Pernet, Polsat News. Dzień dobry. Pani minister, pytanie jeszcze też o przedsiębiorców, bo wiem, że z częścią były rozmowy, ale część przedsiębiorców też zgłasza, że ta pomoc może być niewystarczająca i że oczekują rekompensat strat poniesionych. Jeśli ich nie otrzymają, to zapowiadają pozwy i będą chcieli odszkodowań od Skarbu Państwa. Jak pani to skomentujecie? Przede wszystkim, aby wypłacić odszkodowanie, Skarb Państwa, aby mógł wypłacić takie odszkodowanie, musi być uwidoczniona wina Skarbu Państwa. W tym przypadku nie mamy jeszcze jednoznacznej informacji, jakie są przyczyny sytuacji na Odrze. To po pierwsze. Po drugie, do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań obliguje stan wyjątkowy, a takiego stanu wyjątkowego nie ma. Więc tutaj nie ma podstaw i przedsiębiorcy, z którymi odbyliśmy dwa spotkania w ubiegłym tygodniu i dzisiaj, bardzo dobrze tę sytuację rozumieją. Stąd prośba, którą wystosowali, o powołanie i utworzenie jak najszybciej funduszu wsparcia. To jeszcze drugie pytanie, ponieważ dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Przemysław Daca, zdymisjonowany prezes Wód Polskich, jednak do końca listopada będzie pobierał 40 tysięcy złotych wynagrodzenia cały czas i ta dymisja, chociaż pan premier mówił o dymisji natychmiastowej, jednak chyba natychmiastowa nie jest i czy możemy też prosić o komentarz tutaj? Znaczy, szanowni państwo, mamy zawierane umowy czy też powołania na określony czas z okresem wypowiedzenia, czy też nie znam dokładnie warunków, na jakich był zatrudniony pan prezes, a więc na pewno to wynika z pan prezes został odwołany, natomiast warunki, kiedy kończy się dokładnie to zatrudnienie, wynika z umowy pracy z przestrzegania przede wszystkim kodeksu pracy. A więc przy każdym takim działaniu, które podejmuje, no ono musi być zgodne z prawem. Nie ma czegoś takiego, bo przede wszystkim było odwołanie ze stanowiska. Są funkcje, gdzie się powierza stanowisko, powierza się wykonywanie danej funkcji, jest odwołanie. No i jest i w zależności jaka była zawarta umowa, nie znam warunków umowy, jak był pan prezes zatrudniony, zostaje ta umowa oczywiście rozwiązana, więc na pewno odwołanie jest skuteczne. Bardzo proszę, kolejna redakcja poprosimy. Dzień dobry, Jan Piotrowski, TVN24. Ja chciałbym zapytać, kiedy będzie można składać wnioski i do kiedy? Czy będzie jakiś termin? Szanowny panie redaktorze, myślę, że to już powiedzieliśmy. Zrobiliśmy wszystko, żeby jak najprędzej ustawa trafiła do Sejmu. Pani marszałek, jak najbardziej właśnie przychylając się i odpowiadając na powagę sytuacji, już wczoraj podjęła takową decyzję. Mamy informację, że Sejm jest 2 września. Są przewidziane 3 czytania akurat tej ustawy, bo tam również inne bardzo ważne ustawy procedowane, a więc zakładamy, że w przyszły piątek
ta ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, a więc kolejną drogą jest Senat. A więc tu na pewno będzie prośba, stosowna rozmowa, aby Senat nie przetrzymywał tej ustawy przez 30 dni, tylko zechciał procedować ją jak najszybciej i na to liczymy, ponieważ interwencja państwa tutaj jest potrzebna. To jeszcze w nawiązaniu do tego, biorąc pod uwagę tę ścieżkę legislacyjną, którą pani właśnie opisała, dlaczego nie stan nadzwyczajny, a jednak taka ustawowa droga, żeby pomóc przedsiębiorcom? Dziękuję. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o miejscach pracy, to i finansowaniu ze środków Funduszu Pracy, bo Fundusz Pracy właśnie temu służy, to jest droga ustawowa z delegacją do rozporządzenia, abyśmy tutaj jak najprędzej to wsparcie mogli wypłacić. Dziękuję bardzo. Widzę, że wyczerpaliśmy pytania. Dziękuję Państwu za udział. Na tym kończymy dzisiejszy briefing prasowy.